Bezpieczeństwo energetyczne. Niemcy idą drogą, Polski będzie terminal LNG w Niemczech. Umowa podpisana. Niemiecki państwowy bank rozwojowy KfW podpisał z firmami Gasunie i RWE memorandum sprawie budowy terminala elegie ujściałaby, poinformowało w sobotę niemieckie ministerstwo gospodarki BMW. Budowy terminali zapowiedział ostatnio kanclerz Olaf Scholz. Jak poinformowało ministerstwo, memorandum zakłada, że KFW w imieniu rządu federalnego obejmie 50% udziału w gazoporcie poprzez dostarczenie odpowiednich funduszy. Operatorem gazoportu będzie Gasunie, firma w 100% należąca do rządu Niderlandów. Terminal ma mieć zdolność regazyfikacyjną rzędu 8 miliardów m3 gazu rocznie. Jak zaznaczyło ministerstwo, udziałowcy pracują nad tym, aby inwestycja ruszyła jak najszybciej, a terminal podniesie bezpieczeństwo energetyczne i zwiększy niezależność północno-zachodniej Europy od dostaw gazociągami. BMW dodało, że w dalszej przyszłości w planie jest taka przebudowa terminala, aby można było importować przez niego pochodne zielonego wodoru, na przykład amoniak. W ostatnią niedzielę kanclerz Niemiec Olaf Scholz, ogłaszając działania rządu federalnego w obliczu agresji Rosji na Ukrainę, zapowiedział uniezależnienie się w większym stopniu od rosyjskiego gazu, między innymi. Poprzez budowę dwóch terminali importowych LNG. Niemcy obecnie nie mają ani jednej takiej z instalacji. Wicekanclerz i minister gospodarki Robert Habeck oświadczył, że jest absolutnie jasne iż w trakcie transformacji energetycznej potrzebne jest paliwo częściowe w postaci gazu, ale jednocześnie niezbędne jest też jak najszybsze ograniczenie zależności od gazu rosyjskiego. Rosyjska agresja przeciwko Ukrainie powoduje, że kroki te są obowiązkowe. Posiadając terminal LNG Bruns rozszerzamy nasze opcje importowe. Terminale LNG pomagają zwiększyć bezpieczeństwo dostaw dla Niemiec i Europy podkreślił Habek, cytowany w informacji Ministerstwa. Zaznaczył jednocześnie, że cała infrastruktura będzie projektowana pod kątem umożliwienia użycia pochodnych zielonego wodoru. Właśnie w ten sposób postrzegamy dążenie do neutralności klimatycznej i tak widzimy kształt transformacji, dodał. Minister Finansów Niderlandów Sigrid Kaag podkreślił, że uczestnicząc w projekcie gazu nie w znaczącym stopniu przykłada się do bezpieczeństwa dostaw gazu do Europy. To krok we właściwym kierunku, by ograniczyć zależność od importu gazu z Rosji, dodał Kaag.